będziemy zmieniać uprawy, więc tu musimy dojść do konsensusu. Natomiast mamy na to środki, znaczne środki od marszałka w ramach kontraktu samorządowego, czyli na 2,5 tysiąca lamp, które mamy, 1100 wymienimy na sodówek, na LED-owe, co będzie oznaczało, że po prostu w mieście będzie jasno. Po zakończeniu rozmów z firmą energetyczną Urząd Miasta rozpocznie realizację inwestycji. Nowe lampy oświetlą ulice, chodniki, place czy budynki mieszkalne. Będzie to energooszczędne rozwiązanie, na którym skorzysta również miejski budżet. Wartość projektu to niemal 2 miliony złotych, a dofinansowanie unijne opiewa na poziomie 85%.